10. Akademickie Targi Pracy, zorganizowane w Dniu Wagarowicza. To naprawdę najlepszy sposób, najmądrzejszy sposób, żeby ten dzień dobrze spędzić. Młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać wspaniałego wykładu pana Szymona Hołowni o wartościach w życiu, o pasji w pracy i myślę, że będą tutaj mogli wybrać jednego z 54 przedsiębiorców, którzy tu się wystawiają i wybrać sobie taką pracę faktycznie z pasją. Pracę, która da im satysfakcję zawodową, ale także taką satysfakcję moralną i przybliży ich do samorealizacji. Bardzo ciekawa jest ta propozycja, jest dużo ofert pracy w sektorze IT, widziałem, a różne branże usług okołobiznesowych, nie wiem, budownictwo. Są firmy z Niemiec, które chcą pozyskać naszych studentów, nawet niekoniecznie absolwentów, ale studentów. No naprawdę, świetnie to rokuje. 10. targi, no życzę targom 100 lat. Na targów poszukuję ofert pracy z działu informatycznego, między innymi jako programista. Szukam ofert pracy na ostatni rok studiów, gdyż chciałbym zacząć pracę wcześniej, żeby nabyć doświadczenie. Ja jako student przyszedłem tu jak zawsze zobaczyć, jakie oferty pracy w najbliższym rejonie się dla mnie szykują. No i co można zauważyć, niektórzy wystawcy poszukują tylko ludzi już na pełny etat od razu, więc tak jakby, no nie wiem, bardziej tych, którzy kończą studia albo już skończyli chyba, ale są też tacy, którzy przyznają się, że wezmą na staż, że dostosują się troszkę bardziej z godzinami, może żeby pogodzić to jeszcze z tymi studiami, albo na tym ostatnim, powiedzmy, semestrze się już tak trochę zazębić z tą firmą i tutaj już kończyć studia i tam pracować, także głównie się rozglądałem za tym. No w tym roku frekwencja dopisała, prawda? Dużo mamy firm, więc można się solidnie zorientować. Na targach szukam miejsca, w którym będę mógł odbyć praktyki, a w przyszłości może się zatrudnić jako regularny pracownik. Jestem informatykiem, więc głównie firmy programistyczne. Celuję w większą firmę, która będzie mogła wykorzystać mój potencjał, takie jak BCF, Axabi, Axiom. Szukam praktyk bądź stażu. Tutaj no, sporo firm jest właśnie dla informatyków. Jest tam parę takich mechatronicznych, no, których niestety nie szukają, ale no, na informatykę to mam już tam parę miejsc upatrzonych, do których bym wysłał CV. Na targach jestem z moją grupą studentów z Kędzierzyna Koźla. Prowadzę tam zajęcia z inżynierii oprogramowania. Za zgodą pani dziekan wydziału jesteśmy tutaj, ponieważ tematyka targów jest mocno związana z tym, z czego prowadzę wykłady. Studenci będą mogli porozmawiać z przedstawicielami firm. Są tutaj za mną, rozmawiają z przedstawicielami firmy Axiom. Będą mogli się dowiedzieć, na czym polega specyfika pracy, jakie są role w projektach, jaki jest czas trwania poszczególnych projektów, jakie umiejętności muszą mieć, żeby spróbować startować o praktykę albo o staż.